Już po raz trzeci odbyło się spotkanie Pleszewian w Poznaniu. Jego ideą jest promowanie miasta wśród rodowitych Pleszewian, którzy od lat mieszkają już w stolicy Wielkopolski i rzadko bywają w swoim rodzinnym Pleszewie. Tym razem 16 marca gościło nas Kolegium Chemicum Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. No, ja jestem osobą towarzyską, ja lubię gości, także, a poza tym staram się być dobrym gospodarzem. Jak dobry gospodarz, to serca przychylę i tak dalej. Pokazuje coś, z czym naprawdę jestem dumny, czyli ten budynek. Mamy się czym pochwalić. Jest wspaniale i się cieszę, że ktoś z zewnątrz może to zobaczyć. Wybór miejsca nie był przypadkowy, wszak Kolegium Chemicum to drugi dom profesora Bronisława Marciniaka, honorowego obywatela miasta i gminy Pleszew, który tu na co dzień prowadzi badania z zakresu chemii fizycznej. Jednym z punktów spotkania było więc zwiedzanie laboratoriów. Zobaczcie Państwo laboratoria dydaktyczne, jak studenci chemii w XXI wieku na kampusie Morasku teraz się uczą. Ja mogę to porównać, jak to było 40 lat temu, w latach 60. i 70. na starym budynku. To jest niebo i ziemia. Zresztą chemia się zmieniła. Zresztą wszyscy się zmieniamy, a dla chemików szczególnie ważne jest wyposażenie. Zmienia się także Pleszew i to z roku na rok, co mogli zobaczyć goście spotkania w filmie podsumowującym wydarzenia ubiegłego roku. Dużo się dowiadujemy i cieszy mnie to, że wiele osób z grona poznaniaków jest na takich stanowiskach. To jest takie budujące. Rzeczywiście, Pleszewian, ludzi nauki w Poznaniu nie brakuje, zwłaszcza na uniwersytecie. W swoim wykładzie opowiadał o nich pleszewianin, zresztą profesor UAM Andrzej Gulczyński, prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Pleszew chwalił się także swoimi najnowszymi wydawnictwami, szczególnie rocznikiem pleszewskim. Dużo emocji wzbudził słodki akcent spotkania Pleszewian w Poznaniu, czyli ciasto z pleszewskiej cukierni Jana, Tomasza i Grażyny Foktów. Wszak to jedna z najstarszych pleszewskich tradycji. Przede wszystkim jednak nie zabrakło pleszewskich wspomnień, wszak wielu uczestników spotkania to osoby, które po studiach pozostały w Poznaniu, ale nadal całym sercem są z Pleszewem, gdzie często mają jeszcze rodziny i znajomych. Jestem bardzo mile zaskoczona, że taka atmosfera jest przyjacielska. I widzę, że tutaj już Państwo się spotykają jakieś wcześniej już. Ja byłam dopiero raz kiedyś na spotkaniu pleszewian i teraz jestem po raz drugi. Uczestniczę we wszystkich. We wszystkich, które były jeszcze wcześniej, były takie organizowane Pleszew w widokówkach przez Marka Marcinka. Również uczestniczyłam. Zawsze staram się już tak dopasować czas, żeby przyjść, bo to jest taka jedna z nielicznych możliwości, żeby się spotkać. I będą kolejne. Burmistrz Marian Adamek już zapowiedział, że w przyszłym roku znów przywieziemy garstkę Pleszewa do Poznania.